Witajcie w holokronie. W tym odcinku poznacie tajemnicze i niezwykle mroczne oraz niebezpieczne ugrupowanie zwane jako Dreadmasters, co można by przetłumaczyć jako mistrzowie strachu. Kto ukrywał się za złowrogimi maskami? Przekonajcie się, materiał należy do legend. Zapraszam. Ta tajemnicza grupa Lordów Sitów zyskała swoją reputację po zbadaniu urządzenia Phobis. Moc tego artefaktu spowodowała, że najbardziej zdeprawowani Sithów oszaleli z przerażenia. Ich panowanie nad nową mocą uczyniło z nich potężnych sojuszników imperatora Sithów, któremu służyli przez wieki jako doradcy, generałowie, a nawet jako prorocy. Spędzili wiele lat w odosobnieniu na Dromund Kaas, pogrążeni w medytacji. Okresy te były przerywane tylko wtedy, kiedy musieli przekazać imperatorowi jakąś kluczową mądrość lub przyjąć dar w postaci suplikantów. Sitowie ci trzymali się w tak bliskim towarzystwie, że stali się nierozłączni, a ich wielka moc osiągnęła pełną siłę, gdy pracowali w jedności ze sobą. Taka moc pozwoliła tej grupie zniszczyć całe floty Republiki. Aby utrzymać swoją pozycję przed wykryciem i potencjalnym atakiem, Dreadmasterzy stacjonowali na pokładzie imperialnego pancernika, który pozwalał im pozostać mobilnym, podróżując po całej galaktyce. Pomimo tajności ich lokalizacji, ich dreadnought został ostatecznie odkryty przez rycerza Jedi, Jarika Kidana. Uzbrojony w tę wiedzę, kierował zespołem z dywizji sił specjalnych Republiki, aby zinfiltrować statek Sithów w celu schwytania Dreadmasterów. W rezultacie sześciu Sithów zostało schwytanych przez Republikę, ale oparło się wszelkim próbom przesłuchiwania. Mimo to Jedi zdołali dowiedzieć się, że Dreadmasterzy żyli już od wieków. Po sukcesie misji statek Sithów został zniszczony, a Republika ujawniła fałszywe informacje, że Mistrzowie Strachu rzekomo zginęli w potyczce. Rada wierzyła, że takie wieści zniechęcą Imperatora w realizacji jakiegokolwiek planu ich uratowania. Jednak innym powodem utrzymania sitów przy życiu było to, że uważano, że są zbyt cenni, aby ich wyeliminować. W związku z tym przetrzymywanie ich było postrzegane jako jedyna alternatywa, a starożytne więzienie na świecie Belzawis postrzegane jako jedyne miejsce, w którym można by ograniczyć moc tych mistrzów. W rezultacie Dreadmasterzy zostali umięzieni na Belzavis, gdzie pozostali długo po Wielkiej Wojnie Galaktycznej. Obawiano się, że jeśli Imperium Sithów kiedykolwiek uwolni Dreadmasterów z ich więzienia, galaktyka zadrży przed ich potęgą. A to miało wydarzyć się już niebawem. Na Abelzawis Dreadmasterzy byli więzieni na głównych poziomach placówki w osobnych celach. Mimo to, wszyscy inni więźniowie osadzeni w celach bliżej niż ćwierć mili od nich tajemniczo umierali krótko po przybyciu Sithów do placówki. To zmusiło Republikę do przeniesienia ich w głąb budynku do tzw. Grobowca. W 3641, kiedy Belzawis został odkryty przez Imperium, imperialni wyruszyli aby uwolnić uwięzionych Sithów. Jednak ich działalność przypadkowo uwolniła Eszka, starożytną rasę, która pierwotnie była uwięziona przez Rakatan, którzy to z kolei ukradli uwięzionych Dreadmasterów i zabrali ich do jaskini pod drzewem, gdzie ich wysocy savanci zaczęli czerpać z ich mocy, aby móc uwolnić się od planety. Deadmasterzy w końcu zostali jednak uwolnieni przez Imperium i postanowili się zemścić na wszystkich tych, którzy przyłożyli rękę do ich niewoli. Imperium dało im następnie prom, aby wrócili do przestrzeni Sithów. Niedługo potem jednak zdradzili swoich przełożonych i Sithów w ogóle. Planowali podbić galaktykę dla samych siebie. Zwerbowali na Denowie wodza wojennego Strandosian, Kepesa, aby działał jako ich pełnomocnik. Kepes i jego najemna armia próbowali podbić planetę, ale zostali pokonani przez siły zadaniowe zarówno z Republiki, jak i Imperium Sithów. Jednak Mistrzowie Strachu uratowali swojego podwładnego i udali się na Asation, gdzie planowali użyć technologii hiperwrót, aby uwolnić Loteka, znanego jako terror zaświatów. Jednakże zostali pokonani, nim zdołali tego dokonać. Dreadmasterzy próbowali jeszcze wiele razy zdobyć jakąś superbroń broń czy podbijać świat, jednak zawsze ktoś niweczył ich plany, wiedząc jak dużym są zagrożeniem. Pozostawali wciąż trzecią stroną wojny, której obawiała się republika, jak i Sithowie. Po trzech kolejnych porażkach, Dreadmaster Stajrak postanowił działać niezależnie od innych mistrzów i udał się do Darwanis. Tam zebrał różne grupy najemników i przekonał kartel hatów, aby stworzyć siłę wystarczająco silną, by przeciwstawić się zarówno Imperium, jak i Republice. Nakładając swoją wolę na umysły niektórych najemników, Stajrak doprowadził niektórych z nich do szaleństwa. Na nieszczęście dla Stajraka Imperium i Republika zauważyły jego działania i wysłały zespoły uderzeniowe, aby go powstrzymać. Po tym, jak najemnicy zostali zgładzeni, Stajrak wysłał swoich strażliwych strażników i Smoka Skell, by walczyli z drużyną uderzeniową, zanim sam przystąpił do walki. Chociaż okazał się być groźnym przeciwnikiem, w końcu został zabity. Po śmierci Stajraka pojawiły się projekcje pozostałych Dreadmasterów i pochłonęły jego moc ze zwłok. Imperium i Republika wyśledziły władców strachu na planecie Oricon, gdzie założyli swoją bazę operacyjną. Obie frakcje wysłały drużyny, aby na dobre zniszczyć mistrzów. Po przejściu przez fortecę strachu, drużyny uderzeniowe napotkały jeszcze czarodziejkę mistrzów, którą przy okazji zgładzili. Następnie rozegrała się walka w pałacu, gdzie urzędowali pozostali mistrzowie. Zdołali oni nawet przyzwać duchy swych poległych towarzyszy, lorda Stajraka i niedawno poległej czarodziejki Brontes. W ostatniej próbie zwycięstwa pozostali czterej mistrzowie usiłowali wyssać życie z członków drużyny uderzeniowej. Ta jednak zabiła każdego mistrza jeden po drugim. Do końca Dreadmasterzy nie mogli uwierzyć w to, że zostali pokonani. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Proponujcie tematy odcinków w komentarzach. Dziękuję patronom, zarówno tym na YouTubie, jak i na serwisie Patronite za ciągłe wsparcie. I oczywiście, niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.